Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. No jak się okazuje, Felicja śmiała, nie była aż na tyle śmiała, że wypuścić się tam daleko i ich porozwalać, więc będę musiał ja to zrobić jeszcze przed spotkaniem z bossem. No widzicie, już strzelają, kurczę, nagminnie. O kurczę, wielu ich tutaj widzę. Felicja, musisz mi pomóc, bo nie wiem, czy dam sobie radę sam. Oh shit, czemu tak dużo to zabrało? Prawie połowę mojej energii. Oh shit, Felicja, no! Trzeba jej, kurczę, pomóc. Kulaj się! Kogo? Kto go uleczył? Oh shit, pi. Dobrze, przecież Felicja to zgarnęła na klatę. No dziabnij, dobrze, Felicja. A ja sobie pozbieram. Troszeczkę, migoczący tlen zawsze w cenie, zawsze. Dobra. Felicja została tylko tam do babka. Więc job! Ją. Ej, serio, bym miał jakieś zaklęcie leczące, tę Felicję teraz poratował, ale... Ej, dobra, moment, nie wpadnę. A nie, Felicja sama się poratuje, delikatnie. Dobra, nie wpadnę, nie wpadnę, powiedz, że nie wpadnę. Okej, ale wejście jest pewnie tu, no właśnie. Pyk, 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 pyk. Nęcąca czaszka. Nie, nie używałem tego. A patrzcie, jak sobie piję, ma jeszcze zapas widocznie. No okej, ale to ma bardzo mało tego zdrowia, niestety. Więc obawiam się, że tutaj może być ciężko przed nami, więc... Ale patrzcie, jak chleję! czyżby masz... Jesteś uzależniony od testusów? Nie no, w sumie, jeżeli by tak na to spojrzeć, to ja też jestem. Ale dobra, patrzcie, piję na potęgę! Okej, chcesz sobie wypić jeszcze jedno, może? Czy to ci starczy? Nie, dobra, bo mi czas leci z mojej wielkiej magicznej broni. Więc tak... Ej, tu nie ma nic. Znaczy, no, w sensie bossa nie ma. Są oczywiście maszkary. Tych nie może zabraknąć. O, shit, dobra. Nie wiem, co robi ta maradymu, więc ja się odsunę. Felicja może poradzi sobie sama. Chociażby ten kawałek. Znaczy, obawiam się, że właśnie ta maradymu niszczy przedmioty. O, i kolejny znak przyzwania ewentualnie tutaj. I kolejne ognisko, jak dobrze. Dobra, ale tylko odpalmy. Nie będziemy siadać. Przynajmniej jeszcze nie teraz. O kurde, ale wielki. Dobra, dziabać go. No nie tego. Kurde. No a dobra, to może teraz czymś innym, może emisją. Dobra, szkoda Felicja, że nie poczekałaś na mnie. No dobra, ale tak, ja tutaj na dystansie pewnym powalczę. A Felicja, no co no, ona sobie daje radę. Jeżeli faktycznie ta chmara dymu... Ej, gdzie ona poleciała? Sama, no. Już myślałem. Ale dobra, to jest znak przyzwania. Któż to? Nie pokażecie mi kto? Ego policja. Oj nie! Nie, nie. Choć się wygląda dobrze. Ale nie, spokojnie. Damy sobie radę sami z Felicją. No, albo niekoniecznie. Dobra, wiecie co? Pewnie i tak ten znak przyzwania nie da rady, że tak powiem. No to sama próba. Przynajmniej jest zasadna tutaj teraz. Chodźmy. No właśnie, nie powiodło się, znak przyzwania zniknął. Ale nie, 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 nie będziemy siadać, tak jak mówiłem, bo tutaj zrespawnują się ci wszyscy dookoła, a nie wiem tak naprawdę, co robi ta chmara dymu, którą oni zostawiają. No nie chciałbym, żeby mój ekwipunek został zniszczony. Tam nie. Dobra, tutaj muszę. Tędy. Shit, było blisko. Więc tak, tutaj jestem bezpieczny. A dobra, sprinter. O kurde, przedmiot. Kadzidło sceptyka, fajnie. Zawsze dobrze takie przedmioty podnosić. Oj, kolejna bestia. O, o. Shit. 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 Mroczny duch. O kurde. Przedziwny kindaur. Dobra, chodźmy tutaj. Tu będzie bezpieczniej. Napijmy się. Felicja, jak sobie dajesz radę? A tam idzie nasz mroczny duch. Ale spokojnie, on musi tutaj przybiec. Felicja, ale orientuj się, bo ktoś ci w plecy strzela. Ale spokojnie, tutaj go zniszczymy. A może najpierw włócznią. O kurde. Dobra, spokojnie, to mu, z tym mu przeszkodziłem. Dobra, i same zaklęcia w niego, ale mało! O kurde, a mroczne? Oh shit! Dużo, dużo to zabrało. Pijmy. Na potęgę i mieczyk. No ten już lepiej działa na szczęście. Najeźdźca odparty. Jak miło. Parma kapłana. Okej, okay, bardzo potrzebowałem jakiejś fajnej nowej tarczy.
Tylko co tak właściwie daje? Złego oka plus 3. Parma kapłana. Parma używana przez pielgrzymujących kapłanów, opatrzona dość wrażliwym błogosławieństwem, pozwalającym blokować nią zaklęcia, niestety. Zapewnia obronę fizyczną tylko w bardzo niewielkim stopniu. Stanowi bardziej amulet na szczęście niż prawdziwą tarczę. Więc nie. Nie będziemy z nią śmigać. To na pewno. No dobra, spokojnie. Felicja, mam nadzieję, że masz jeszcze jakieś estusy, bo ciężko z tobą. Ej, dobra, tu coś jest. Nie wpadnę? W czeluść? Nie? Duża dusza. Okej. Okay. Aaaa! Fuck! Teraz moje pytanie. Ja, nie usiadłem przy tym ognisku. To ale słabo. No szkoda, no to teraz bez Felicji. No ale chyba mimo tego, że teraz będę sam, powinien dać radę? O cholera, dobra. Te małe mędy. Okej. Okay. Nie lubię. No ale co zrobić? Hop! Ten duży idzie. Cholera, już pierdzi. Jeżeli to można nazwać. Dobra, chcę dać radę z ogniem. Też mam nadzieję, że słabo. Średnio. Ale trafione bezpośrednio działa dobrze. Okej. Okay. Pchnięciem. Tu jakiś delikatny skok. Pchnięcie piruet. I zwykłe machnięcie przed chmarą. Dobra, a jeszcze żyje. Nie, już na szczęście nie. Oj! Aha, dobra, oni są na tyle daleko, że nie będą sprawiali problemu. Właśnie, urna korozji, czyli faktycznie ten dymek uszkadza mój sprzęt. Nie, ale serio, moment, nie, jestem jednak przy tym ognisku, czyli musiałem przy nim usiąść. Aha. No dobra, no to rzut. Op! Ale niewiele. Oj, nie wiem, czy byłem objęty już tą chmarą dymu, czy nie. No, ale na szczęście nic się nie rozwaliło, przynajmniej nie dostałem takiego komunikatu. Dobra, teraz tak, tutaj będzie pewnie ktoś jeszcze w pobliżu. Nie, tylko tam ci strzelają. Okej, szybko, najpierw duszyczki. Aha, ale tam dalej nie idę. Oj, nie. Jakoś się da na pewno, ale... Oj. Nie, dobra, wiecie co, serio, ale muszę cofnąć się do Majuli. Bo zaczyna się robić naprawdę niebezpiecznie, a duszyczek mam sporo. Więc hop. Destination unknown. Ej, dobra, kochani, jesteśmy w Majuli, ale niestety w tym momencie muszę awaryjnie, pilnie skończyć odcinek, więc ja się z wami tutaj żegnam. Dokonam level upa już poza nagraniem i zobaczymy się w następnym odcinku, więc trzymajcie się. Pozdro, cześć, hej!